Okej, i od razu też puszczę online. Dzień dobry serdecznie. Dobry wieczór Państwu właściwie. Witamy na webinarium z cyklu Wychowanie to podstawa. Tym razem będziemy rozmawiać dzisiaj o rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych w szkole. Mamy nadzieję, że Państwo mają w ten poniedziałek, w ten piękny poniedziałek, dzisiaj w Warszawie było prześliczne słońce, dużo sił, a przynajmniej, że zechcecie się z nami tutaj zrelaksować przy herbatce, może przy czymś smacznym do jedzenia. Witamy ze wszystkich stron Polski. Proszę się rozsiąść i proszę korzystać. Będziemy starali się rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne także na tym webinarium. To webinarium jest organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak Państwo z pewnością wiedzą. Jest to największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce, która proponuje innowacyjne metody nauczania i inspiruje ponad 40 tysięcy nauczycieli i dyrektorów z 10 tysięcy szkół w całym kraju. Staramy się proponować Państwu takie rozwiązania, dzięki którym uczniowie i całe szkoły uczą się skuteczniej, a młodzi ludzie się mocniej angażują w naukę, lepiej rozumieją świat, który ich otacza, dowiadują się, jak ten świat zmieniać. Mamy wśród swoich programów ofertę zarówno dla nauczycieli, indywidualnych nauczycieli, jak i dla całych szkół, jak i dla dyrektorów, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Mamy nadzieję, że to nie jest pierwszy Państwa kontakt z Centrum Edukacji Obywatelskiej, a jeśli nawet, to tym bardziej mamy nadzieję, że to nie jest Państwa ostatni kontakt z naszą organizacją. To działanie, w którym Państwo teraz uczestniczą, czyli webinarium dotyczące rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych w szkole, jest finansowane ze środków UKAID i naszym partnerem jest Plan International. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Urszula Zadworna, która za momencik do nas dołączy, bo pojawiły nam się problemy pewne techniczne. Ula jest psycholożką, socjoterapeutką, tutorką, prowadzi grupę dla psychologów i pedagogów szkolnych, ale bardzo chętnie też pracuje w szkole z klasami 1-3, stąd będzie reprezentowała właśnie klasy 1-3. Pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej numer 3 w Wyszkowie. I tu nam chyba zaczęło Emilkę, tak, na chwilę. Więc proszę Państwa, ja przejmę, bo tak się umówiliśmy z Emilią, przedstawianie do czasu. Jest już z nami Emilia. Emilio, słyszymy się? Ja Was słyszę. To oddaję Tobie głos dalej. Tak, proszę Państwa, to jest nowy tydzień i nowe wyzwania, czyli także nowe zacięcia na łączach. Agnieszko, przedstaw się sama, będzie prościej. Okej, witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja jestem przedstawicielem tutaj, mam nadzieję, że godnym, poziomu klas drugiego poziomu edukacyjnego, czyli klasy 4-8. Będę opowiadała o swoich doświadczeniach. Jako przede wszystkim wychowawcy klasy 6. Poza tym na co dzień jestem nauczycielem wspomagającym, czy jak to już poprawnie, formalnie powiem, współorganizującym proces kształcenia, bo pracuję w klasie integracyjnej. Jestem też terapeutą pedagogicznym i doradcą metodycznym właśnie w obszarze kształcenia specjalnego, a konkretnie już w Łodzi w szkole podstawowej numer 162. Dzięki. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Trzecim prelegentem jest Maciek Wojdyna, którego Państwo być może już znają też z innych naszych webinariów. Maćku, powiedz dwa słowa o sobie i przywitaj się tak serdecznie, jak Ty potrafisz. Dobry wieczór Państwu. Ja będę prawdopodobnie odpowiadał za wszystkie szkoły, które są ponad podstawowymi szkołami, czyli liceum, technikum, szkoła branżowa. Jestem nauczycielem języka polskiego. Mogę powiedzieć, że
Godzinę 66 minut temu zszedłem ze stanowiska pracy, bo taką mamy rzeczywistość w stolicy, że do godziny 18 w szkole uczymy się języka polskiego wraz z naszymi uczniami. No to właśnie, język polski, szkoła średnia, dodatkowo jestem trenerem, mentorem w kursach, między innymi właśnie w kursie wychowanie to podstawa. Witam, dobry wieczór Państwu. Dzięki Maćku, widzę, że Ula jest. Ula, tylko dobry wieczór i jedziemy, bo już Cię zdążyłam przedstawić i chyba nawet było słychać jakimś cudem. Dziękuję bardzo, naprawdę, przepraszam, ale ja dopiero co zeszłam też ze stanowiska pracy, miałam dzisiaj radę, więc... Prawda? Jesteśmy tutaj po prostu w tej rzeczywistości, którą Państwo doskonale znają od rana do nocy, ale będziemy też rozmawiali o tym, że z tymi kompetencjami społeczno-emocjonalnymi to jest także trochę o nas. No tak, to co chcemy Państwu dzisiaj zaproponować, to po pierwsze pewne uporządkowanie mówienia o tym, co nazywamy kompetencjami społeczno-emocjonalnymi. I ja pytałam Państwa, podpytywałam się troszeczkę przy zapisie na ten webinar, jakie Państwo mają wyzwania i będziemy jak najbardziej analizować Państwa bardzo ciekawe. Natomiast my chcemy zaproponować na razie pewien model, model w ogóle tego, co my byśmy ewentualnie chcieli kształcić w szkole i ten model, na którym opieramy się w Centrum Edukacji Obywatelskiej, kiedy mówimy o kompetencjach społeczno-emocjonalnych, to jest model takiej amerykańskiej organizacji zajmującej się właśnie wdrażaniem kompetencji społeczno-emocjonalnych, czy łączeniem ich z nauczaniem akademickim, z nauczaniem przedmiotowym, organizacji o wdzięcznym skrócie CASEL, która wypracowała taki model, z którym pracuje, a mianowicie, że kompetencje społeczno-emocjonalne to są takie połączone wiązki kompetencji, samoświadomości, samozarządzania, świadomości społecznej, umiejętności budowania relacji i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Ja na razie rzucam tylko tak tymi nazwami, sprawdzając też, jak to Państwu rezonuje, bo to są na razie same nazwy, a za chwilę będziemy szli w głąb, mówiąc, co autorzy mieli na myśli i jak te kompetencje można rozwijać, bo to jest tylko model, nie musi to Państwo odpowiadać, ale no, proszę, zachęcamy do takiej otwartości. Bo teraz pada pytanie, czy Państwo... Jaką Państwo mają koncepcję? Co jest takim czynnikiem kluczowym, żeby w ogóle te kompetencje społeczno-emocjonalne w szkole rozwijać wśród uczniów? I to jest moment na takie odezwanie się na czacie. Co może być takim kluczowym czynnikiem, który zmienia wszystko, który najmocniej wpływa na to, że te kompetencje mogą się rozwijać? Pani Beata pisze, że emocje. Wytworzone relacje. Relacje. Ciekawa jestem, jak inni z Państwa uważają. Właśnie relacje między nami a uczniami, dzięki za to doprecyzowanie, relacje, relacja z nauczycielem. Przykład własny. Szkoda, że nie mamy nagród, dlatego że przykład własny myślę, że wygrałby tutaj ten ranking, ponieważ właśnie ta organizacja, o której mówię, po 10 latach pracy w szkołach, po 10 latach pracy z władzami lokalnymi, które wdrażały programy rozbudowywania kompetencji społeczno-emocjonalnych, zbadały ten czynnik i okazało się, że właśnie rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych nauczycieli najmocniej wpływa na to, w jaki sposób rozwijają się kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów. I bardzo, bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby Państwo nie poczuli teraz obciążenia, że o matko, jeszcze i to na nas. Żeby Państwo poczuli taką pozytywną odpowiedzialność, że tak, ja mam tę moc jako nauczycielka, jako nauczyciel, że dzięki temu, co sam modeluję i dzięki temu, że co sam rozwijam, co sam mogą się rozwijać moi uczniowie. I generalnie też to jest bardzo ważne i zawsze to podkreślamy w naszych spotkaniach, w naszych webinariach. Zawsze zachęcamy do tego, żeby robić tyle, ile Państwo są w danym momencie gotowi robić. I
krok po kroczku. A skoro Państwo są tak ważnym, kluczowym czynnikiem w tym procesie, to najważniejsze jest to, żeby Państwo właśnie zadbali o siebie. Więc jeśli ktoś jeszcze nie zrobił tej herbaty, to myślę, że to jest właśnie ten moment. Dobra? I teraz tak, Państwo tutaj już w pewien sposób zaczęli odpowiadać na to pytanie, dlaczego w takim razie warto, ale ja teraz zapytam moich prelegentów, jak wy na to patrzycie? Co daje w ogóle praca, taka świadoma praca z kompetencjami społeczno-emocjonalnymi w szkole? Urszulo, gdybyś mogła zacząć. Odmutuj się proszę, to znaczy włącz mikrofon. Jeszcze momencik, to jest taki... Dobra, no bo ja wpadłam trochę w inną rzeczywistość. Więc tutaj Państwu tylko powiem tak bardzo krótko, że my zastanawialiśmy się wcześniej trochę przed tym webinarem na to pytanie odpowiedzieć, ale ja odpowiem zupełnie inaczej. Wracam prosto z rady, jestem jeszcze w różnych emocjach i rada skończyła się zupełnie innym ustawieniem ławek. Właśnie po to, żeby było poczucie wspólnoty i poczucie współpracy, gdzie każdy z nas mógł usiąść w innym ustawieniu, popatrzeć, czy jest mu wygodnie, czy chciałby być w takiej grupie, czy nie chciałby być w takiej grupie. Więc tak sobie myślę, że to, co jest przynajmniej dla mnie ważne w budowaniu tych kompetencji społeczno-emocjonalnych, to to, że ja chcę być częścią wspólnoty, chcę z innymi osobami współpracować i właśnie dzięki kształtowaniu tych kompetencji się po prostu tego uczę, tak, albo doskonale, albo to kształtuję. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne w rozwoju każdego z nas, nie tylko małego dziecka czy dużego, ale po prostu w rozwoju każdego z ludzi. Właśnie, w rozwoju każdego z ludzi powiedziałaś, dlatego że trudno powiedzieć, że to rozwijanie kompetencji tego typu się kiedykolwiek kończy, prawda? No tak, ono się nie kończy. Tak jak rozwój emocjonalny się nie kończy, to i rozwijanie naszych kompetencji się nie kończy w tym zakresie. Znaczy, no tak to po prostu jest, że nie możemy powiedzieć, że już wszystko nabyliśmy, wszystko umiemy, wszystko przeżyliśmy, wszystko odczuliśmy, tak? Bo są takie sytuacje w życiu i małego, i dużego człowieka, które przynoszą mu zupełnie coś zaskakującego, odkrywczego, trudnego, radosnego i trzeba sobie po prostu z tym nauczyć się radzić i sięgać do jakichś zupełnie innych zasobów, tak, albo podpatrywać innych i potem właśnie jest ta współpraca. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ja mam nadzieję, że tutaj Państwo będący z nami potraktują to raczej jako przygodę życia, a nie jako właśnie taką smutną never ending story. Agnieszko, dlaczego warto? No ja od razu też się odniosę do tego, co powiedziała Ula, że no właśnie, chociażby to, że zmieniłaś zdanie, tak, to cały czas jesteśmy w tym procesie tej samoświadomości, też świadomości, co się dzieje w grupie i no to cały czas się dzieje, tak? A ja, jeśli chodzi o tą moją grupę, no to właśnie to jest ten etap 4-8, klas 4-8, kiedy to pytanie po co, cokolwiek robimy, pojawia się bardzo często. Etap dojrzewania, takiego no już trochę buntu, po co w ogóle ta szkoła, po co te lekcje, po co te zajęcia, a już w ogóle, kiedy mamy dumać nad tym, nad jakimiś głębszymi kwestiami, to generalnie jest przewracanie oczętami tymi młodymi, pięknymi. Ale no właśnie, moim zdaniem rozwój tych kompetencji emocjonalnych, społecznych jest ważny dla takiej niezależności. Dla tej grupy szczególnie ważne, bo dopiero wchodzi, zaczyna testować tą swoją niezależność i właśnie o tą niezależność mi najbardziej, dla mnie ta niezależność jest najbardziej ważna, ale nie taka niezależność, uniezależnienie się od innych, że jestem sam, jestem samowystarczalna, tylko niezależność funkcjonowania w grupie. I myślę, że ten rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych pozwala właśnie poczuć takie sprawstwo, że ja pomimo tego, że dopiero też wkraczam w tą swoją niezależność, to nie muszę zawsze szukać pomocy i wsparcia chociażby w nauczycielu, czy w osobach dorosłych generalnie, w rodzicach. Ja nie muszę prosić ciągle o jakąś interwencję,
o to wsparcie, tylko już mogę na bazie własnej mocy, swoich umiejętności starać się rozwiązywać pewne konflikty, pewne wyzwania, które na tej drodze w grupie rówieśniczej, w zespole klasowym się pojawiają. Więc myślę, że właśnie praca nad tym warsztatem, jeśli chodzi o umiejętności społeczne, emocjonalne społeczne, dają dzieciom tą moc, że jednak możemy sami, nie musimy zawsze się zwracać do kogoś, kto rozwiąże za nas jakieś te pojawiające się trudności, problemy. I dzięki na razie. Ogromnie ci dziękuję, bo też sobie uświadomiłam, jaka to fascynująca przygoda właśnie oglądać młodych ludzi na tym etapie tej indywiduacji, tego sięgania po swój potencjał, że czasem mielibyśmy może ochotę trochę jeszcze ich wyręczyć, a tymczasem, no właśnie. Jeszcze tak tylko dodam, że no, ten etap pracy z błędem, z porażkami, to jest kluczowe, tak, żeby dać tą przestrzeń, a chociażby tego różnego rodzaju warsztaty, spotkania, lekcje, zajęcia, kiedy rozmawiamy o tym, co się dzieje w zespole, co się dzieje w nas, no to jest też danie takiego przyzwolenia na to, że no, chociażby w szkole, w bezpieczniejszych warunkach możesz te błędy popełniać i one cię czegoś nauczą, nauczą cię więcej niż właśnie tylko postępowanie zgodnie z tym schematem, jakimś wzorem, bez testowania siebie, tak? Siebie w różnych rolach, ale będę jeszcze o tym mówiła, więc właśnie. Staram się trzymać nie tutaj strefie czasowej. Tak, jeszcze będzie na to czas. Ja Państwa także zachęcam do takiej refleksji. Jeżeli uważacie, że warto, to dlaczego warto? Mamy czat, można się tutaj także podzielić swoimi przemyśleniami albo tym, co Państwa jakoś uderza w wypowiedziach prelegentów. Maćku, Twoja wersja jest ostatnia, możesz jakby wziąć wszystko w ręce jako ten, który wypuszcza już uczniów naprawdę w dorosły świat. No właśnie i tutaj bardzo pięknie podprowadziłaś mnie pod moją tezę, może hipotezę, jeśli chodzi o kompetencje emocjonalno-społeczne, ponieważ uczniowie trafiają do mnie, do nas, tych, którzy pracujemy w szkołach ponadpodstawowych, w takim ważnym momencie inicjacji dla nich. Nie mamy już gimnazjów, które były takim czasem też emocjonalnego przepotwarzania się, eksperymentowania trochę z własną tożsamością i trafienie do szkoły średniej jest teraz takim momentem, kiedy możemy pewną tożsamość porzucić ze szkoły podstawowej, ucznia, który był w jakimś środowisku i w szkole średniej zaprezentować się jakoś inaczej, ponieważ ta tożsamość jest nowa dla wielu uczniów. Część z nich decyduje się na różnego rodzaju eksperymenty, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się zaprezentują, w jaki sposób wejdą w grupę, może spełniają jakieś swoje marzenia albo cele związane z relacjami. Część chce być lepszym uczniom, ktoś chce spróbować roli buntownika. To takie rzeczy się wydarzają. To dobrze mieć tego świadomość. My, nauczyciele ze szkoły średniej, pewnie mniej pracujemy tak modelowo i warsztatowo, tylko bardziej poprzez takie spontaniczne rozmowy. Uczniowie nam chętniej otwierają się w takich sytuacjach, powiedzmy to, takiej rozmowy, która jest taka może mniej reżyserowana, czy taka rozmowa, która skłaniałaby do jakichś takich warsztatowych bardziej form. Myślę, że uczniom jest łatwiej w ten sposób się otworzyć na nas w taki sposób. No i my, nauczyciele szkół średnich, ponadpodstawowych, towarzyszymy właśnie w tym momencie też ważnych decyzji życiowych. To są decyzje chociażby w szkole średniej ogólnokształcącej nad tym, jakie rozszerzenie wybrać, a co za tym idzie, jakie kierunki studiów wybrać, czy w szkołach zawodowych, w technikach i w szkołach branżowych. Nasi uczniowie chodzą na praktyki i tam też bardzo wiele umiejętności z zakresu umiejętności społeczno-emocjonalnych jest potrzebnych, ponieważ też mają taki kontakt z pierwszym pracodawcą. I to też jest
bardzo ciekawe przygotowywanie uczniów do takich spotkań, a później z nimi rozmowa na ten temat. Więc dlaczego warto, pragmatycznie podchodząc do tego i zamykając to, aby być użytecznym? Jeżeli nie stworzymy takiej relacji, która będzie się opierała na dialogu, ale takim dialogu, który nie jest reżyserowanym, tylko takim dialogu opartym na relacji człowiek-człowiek, jakim ten człowiek jeden i drugi nie jest, to nie będziemy użyteczni. Ja mam taką hipotezę, że użyteczność to znaczy, że dopiero wtedy coś będziemy mogli zrobić dalej w tych kompetencjach i pójść kawałek dalej w tych relacjach wychowawczych, jeżeli zdobędziemy po prostu ich zaufanie, czyli stworzymy taką relacyjną przestrzeń związaną z poczuciem bezpieczeństwa. Mhm. Dzięki. To ja właśnie słyszę, że tutaj warto właśnie świadomie pracować z uczniami, pracować, jak to szumnie brzmi, rozmawiać z uczniami, być z uczniami w tym ich rozwoju. Też taką gotowością dużej plastyczności, ale blisko ich doświadczenia życiowego. To znaczy myślę, że to dotyczy wszystkich etapów edukacyjnych i zobaczymy to na pewno w waszych wypowiedziach, ale to jest właśnie też fascynujące, że pracujemy tak naprawdę nad tymi samymi kompetencjami, ale pracujemy w ciągle nowy sposób, dostosowując się do możliwości naszych uczniów i po prostu etapu rozwoju, na którym oni są. Zaczniemy zatem, jeśli pozwolicie, od rozmowy na temat samoświadomości. Samoświadomość w tym ujęciu Cassell, modelu Cassell, to jest właśnie to, o czym tutaj Państwo pisali na czacie, umiejętność rozumienia swoich emocji, umiejętność rozumienia swoich myśli, postrzegania myśli jako myśli często, w zależności od tego, jaki to jest etap właśnie, swoich wartości, a także tego, jak wpływają myśli na nasze samopoczucie, emocje na nasze samopoczucie i na zachowanie w różnych sytuacjach. No i to brzmi szumnie, a tymczasem jak to jest, kiedy rozmawiamy o rozwoju tego typu kompetencji w klasach 1-3? Ula, ty masz fascynujący tutaj przykład, jak można to robić, jak można zwiększać samoświadomość tak mały. Znowu poproszę cię o włączenie mikrofonu. Dobrze. Praca z takim małym człowiekiem to jest taka nieustająca przygoda i każdego dnia cię ten mały człowiek zaskakuje. Też trzeba mieć to na względzie, że taki 7-8-9-latek, ta jego świadomość to nie jest tak w pełni ukształtowana, jak już na przykład nastolatka albo takiego młodego dorosłego, tak, gdzie ma zupełnie inny wgląd, inaczej na siebie patrzy, inaczej siebie określa. Więc jak ja pracuję z dziećmi małymi, może z małymi ludźmi, w tym zakresie samoświadomości, to co mi przede wszystkim przyświeca, to żeby oni potrafili określić, co ja lubię, jaki ja jestem, co mi się podoba. Nie w kontekście, co się podoba mojej pani wychowawczyni, tak, bo to jest dla nich bardzo ważne, czy mojego rodzina, co się podoba mojej mamie, czy tacie, co się podoba mojej koleżance, tylko co mi się podoba, tak? Jaka ja jestem, kim ja jestem. I właśnie tutaj wykorzystuję właśnie taką metodę Labbooka, gdzie, jak tu Państwo widzicie na zdjęciach, to są autentyczne zdjęcia z zajęć. Dzieciaki dostają taką już gotową, na kartkach ksero po prostu zrobione. Oni sobie wybierają kolor. Ja mam zawsze kilka kolorów, więc jedne ludziki są różowe, jedne czerwone, zielone. I one są podzielone na takie różne fragmenty, czyli się składa tego ludzika, tutaj na tym różowym widać, że on ma takie rączki i to jest taka książeczka o sobie. Oni sobie wybierają kolor, wycinają, przyklejają i tam na tych częściach podzielonych oni właśnie piszą różne informacje o sobie, co ja lubię, czym się interesuję, jakie lubię zwierzę. Czasami piszą o swoich pragnieniach, o swoich marzeniach, o czym ja marzę.
I potem sobie czytają te książeczki, tak, opowiadają, a ja to ja mam tak, te książeczki zabierają do domu, ja ich bardzo zachęcam, żeby oni zabierali do domu i te książeczki pokazują rodzicom albo swoim opiekunom, ważnym osobom i wtedy też są one uzupełniane, że na przykład dziecko pisze, że ja lubię tam, nie wiem, kolor czerwony, no to rodzic czy opiekun może powiedzieć, no ale tak na przykład zobacz, też i lubi żółty, nie, bo to ma żółte czy tamto, więc też jest taki moment do dialogu ze strony rodzica, do poznania tego dziecka, tak? Oni bardzo lubią tą formę taką labbookową, to są takie powody do dumy, potem sobie takie robimy wspólne zdjęcie, wszyscy trzymają tą swoją książeczkę i ta książeczka ma tytuł Ja. I to jest właśnie dla mnie taki, no na pewno nie pierwszy moment takiego oddzielenia i określenia, że to ja, tak, że to ja mogę o sobie coś napisać, że to jest moje, ale widzę taką dumę, tak, oni się tak chwalą, że to właśnie ja, to ja taki jestem i ja lubię tego kota i ja lubię, nie wiem, podróżować albo grać w Minecrafta, więc no to taka, tak zachęcam do takiej formy. To wydaje się zupełnie fascynujące właśnie takie, wiesz, ja słucham Cię i myślę sobie, a jak by się odważyła zrobić takie, coś takiego także i ze starszymi dziećmi? Nie wiem, ale to czy... myślę, że nie będzie problemu, że to każdy w to wchodzi po prostu, tak, w tą metodę. Oczywiście tych metod, nie wiem, czy Państwo pracowali kiedyś metodą Labbooka, tych wzorów do wycinania jest bardzo, bardzo dużo, więc to na wszystkim można wykorzystać, począwszy od takich właśnie zajęć społeczno-emocjonalnych, skończywszy na matematyce, biologii i tak dalej, no ale każdy ma taką potrzebę powiedzenia, to ja. I więc to jest tylko kwestia wybrania wzoru, koloru kartki. Znaczy dla mnie to jest ważne, żeby oni zdecydowali, że jak to być żółte, a ja różowe, a ja coś tam, więc te kartki tam fruwają i żeby robili oni to autentycznie sami, więc tam nikt od nikogo nie ściąga, nie, oczywiście, że koleżanka od koleżanki, a ja też taki lubię, ale potem oni się porównują, a ja mam inaczej, a ja mam tak samo, ale to ja. Tak, to ja myślę jest tutaj absolutnie bardzo ważne dla nich. Kluczowe. Dzięki wielkie. No dobrze, można i labbook zrobić później, ale można też na przykład, tak jak proponuje Agnieszka, testować różne role w zespole. Opowiedz proszę o tej swojej praktyce. Tak, moja propozycja będzie nawiązywała też do tego, co powiedział Maciej, już odnosząc się do wyższego etapu edukacji, ale ta swego rodzaju taka spontaniczność, autentyczność w tym, co robimy. Dlatego też ja, jako fanka samorządności uczniowskiej, staram się stworzyć moim uczniom takie jak najwięcej sytuacji, jak najwięcej przestrzeni, jak najwięcej doświadczeń, w których właśnie te różnego rodzaju emocje i określenie też własnego zdania, własnych poglądów będą mogli zrealizować, tak? Że będą mieli te podstawy, tą bazę z jednej strony, a z drugiej strony trochę motywację, czasami zewnętrzną, do tego, żeby też się określić w mniej lub bardziej ważnych kwestiach. Tutaj na slajdzie możecie Państwo zobaczyć wpis o eksperymentowaniu, o byciu w roli. Bo powiem szczerze, że ja wychodzę z takiego założenia, że ta nasza wiedza o sobie i o tych naszych możliwościach na przestrzeni całego życia może być złudna. Możemy się mylić co do swoich mocy, nawet największych talentów. One czasami mogą być nieodkryte z racji tego, że właśnie nie będzie jakiegoś czynnika zewnętrznego, który nas popchnie w daną przestrzeń, gdzie ten nasz talent może zakwitnąć, tak? Może się ujawnić. Dlatego staram się akurat w mojej klasie wychowawczej od samego początku, szczególnie tutaj już od klasy czwartej, działać tak, żeby każdy mógł się sprawdzić w różnej roli. I tutaj już na konkretach przywołam. Oczywiście jest taki standard, można powiedzieć, że w klasie wybieramy przewodniczącego, zastępcę, skarbnika, tak? Często pojawia się jeszcze taka funkcja łącznika z biblioteką. Ale czy musimy na tym kończyć? Nie. Chociażby tutaj czerpiąc z myśli korczakowskiej, u mnie w klasie powołujemy chociażby sąd koleżeński. Może brzmi to poważnie i srogo, ale tak naprawdę to jest doskonałe narzędzie, doskonały organ do tego, żeby właśnie sprawdzić się w różnych rolach sędziego, oskarżyciela, tak, obrońcy, bo to jest migracja, ale nie tylko to.
Mamy chociażby zespół wsparcia koleżeńskiego, gdzie rotacyjnie tworzymy takie teamy, odpowiedzialne chociażby za przesyłanie lekcji poprzez Teamsy osobom, których nie ma, tak? W danym dniu w szkole, bo są na przykład chore. I tutaj też różnego rodzaju doświadczenia, emocje, czasami bardzo takie żywe się rodzą. No i to jest ten materiał, z którym możemy pracować wychowawczo i dzięki temu też te kompetencje zwiększać. Jak najbardziej rola koordynatorów takich akcji okazjonalnych, tak? Czyli chociażby mamy jakieś tradycje organizowania quizów świątecznych, więc tutaj też, czyli jakiś u mnie w ogóle klasa jest zakochana w różnego rodzaju escape roomach i oni już sami tworzą, więc też rola tego koordynatora, zaopatrzeniowca się zmienia. Więc jeżeli jest inicjatywa z grupy, bo tej inicjatywy jest coraz więcej, żeby coś zorganizować, no to właśnie dzielimy się tymi rolami i się sprawdzamy. A bardzo ważne jest ten ostatni punkt. Jak się czułeś w tej roli? Czyli nie zapominam, staram się nie zapominać i wręcz tak akcentować ten etap pewnego rodzaju ewaluacji i sprawozdawczości, czyli wypowiedzenia się z jednej strony, jak ta osoba w danej, czy grupa w danej roli się sprawdziła, ale też jakie były ich odczucia, co może im przeszkadzało, co było wspierające, co możemy zrobić, żeby następnym razem było lepiej. Więc zachęcam do tego, żeby czasami generować więcej tych zadań, nie tylko ta baza, przewodniczący, zastępca i mówię skarbnik, tylko szukajmy tych ról jako takiego no właśnie takiego swego rodzaju państwa w państwie, tak? Czyli szkoła niech będzie tą przestrzenią, gdzie testujemy tak naprawdę to życie dorosłe, które no na razie możemy w tych bezpieczniejszych warunkach, tak? Sprawdzić się w różnych rolach, a nuż ktoś odkryje właśnie ten swój konik, ten swój talent, który będzie w życiu dorosłym rzeczywiście realizował pełną parą. Więc zachęcam rzeczywiście, żeby dzielić się tą odpowiedzialnością, wzmacniać sprawczość i decyzyjność dzieci od najmłodszych lat. Dzięki. Zachęcam też do wypowiadania się, czy Państwo macie jakieś takie funkcje dodatkowe, które pozwalają dzieciom się sprawdzać i doświadczać siebie wzajemnie. Tak? Agnieszko, wielkie dzięki za to pytanie tutaj właśnie do Państwa, dlatego że właśnie taka nietypowa organizacja klasy, nietypowa w tym znaczeniu, może dla Państwa w szkole jest typowa, ale że poza prezydium czy zarządem samorządu są jeszcze inne osoby funkcyjne i mają możliwość sprawdzenia się w różnych rolach, to jest przeciekawa sprawa. Teraz byliśmy też na szkoleniu, na którym jedna z nauczycielek opowiadała, że rozdzielała wszystkim uczniom takie funkcje, w jakich oni czuli się mocni i jednego miała takiego ucznia, że to zupełnie, kurczę, nie mogła nic wymyślić. I tak myślała, w końcu ten uczeń do niej przyszedł któregoś dnia pod koniec lekcji i mówi: proszę pani, dlaczego te ławki w ogóle tutaj tak stoją? Jak to może tak być? I ona mówi: uff, to jest to. I on od tej pory bardzo, bardzo odpowiedzialnie zajmuje się tylko tym. Ale to, co usłyszałam u ciebie, to właśnie jak się z tym czułeś, tak? W ogóle okej, czy to jest moje, czy to jest nie moje? A dlaczego mi się wydaje, że to jest nie moje? I z każdym rokiem tutaj może być dalej. Pogadałabym chętnie dłużej, ale mamy dzisiaj jeszcze mnóstwo rzeczy do pokazania Państwu. Dziękuję panie Zygmuncie też za ten głos, że klasa to podstawowa komórka samorządności w szkole. I że to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Maćku, idziemy dalej. Szkoła średnia. Idziemy dalej i tutaj w szkole średniej mogę powiedzieć, że jakby uczniowie Agnieszki trafili do mnie do szkoły, to byliby dobrze przygotowani pod to, co ja im proponuję, ponieważ zawsze jak spotykam się na początku z klasami, bo szczególnie to w klasach wychowawczych robię, natomiast nie ograniczam się, jeżeli jest też taka potrzeba w klasach, w których po prostu uczę, to też przeprowadzam takie zajęcia, które tutaj nazwane są personą ucznia. Personę tutaj rozumiemy w żargonie trenerskim jako postać, można powiedzieć, modelową, taką postać, którą tworzymy wspólnie na bazie naszych takich skojarzeń, fantazji, kim w ogóle jest uczeń. I określenie sobie wraz z młodzieżą, kim w ogóle jest uczeń w szkole, ale takie
znowu zachęcam do takiego naprawdę przekroczenia Rubikonu, jakiegoś takiego modelu teoretycznego, a wejście w takie myślenie, kim jest uczeń w naszej szkole, albo kto to jest ten uczeń, albo jakbyś miał narysować takiego ucznia naszej szkoły, to jakby on wyglądał. Jakoś tak pójść w kierunku swojej własnej społeczności, po to też, żeby to było przygotowanie do tego, że nie jest to bieg o wszystko, że uczniowie już na etapie szkoły średniej nie muszą być cali w szkole. Znaczy można już uczniów tego uczyć i dawać im tę świadomość, że bycie uczniem w szkole to jest pewnego rodzaju rola społeczna, którą oni mają. Jedna z wielu ról, też są w swoich rodzinach, też są w grupach rówieśniczych, są, część już młodych ludzi jest też w związkach, więc tak naprawdę jest to wszystko preludium do tego, aby nauczyć się tego, że pewnych rzeczy nie warto, nie opłaca się robić w szkole, szczególnie pod wpływem emocji. I tutaj bardzo dobrze tego typu zajęcia działają na wszelkiego rodzaju buntowników albo takich uczniów, którzy na przykład przechodzą właśnie taki bunt związany z dorosłymi i muszą kontestować wszystko, co ten dorosły powie. No i niestety to też odbywa się często kosztem zajęć. Czy też dla uczniów, którzy no, w jakiś sposób no, mają taką trudność z dyscypliną i nie mają też świadomości, że to wpływa jakoś na to, jak oni są postrzegani. Więc zachęcam do tego, żeby mówić o tej roli, ale trochę w innym ujęciu niż mówiła ta Agnieszka, czy nie taką rolę wewnątrz klasy czy szkoły, tam była rola przeze mnie rozumiana jako funkcja, a tutaj rola społeczna po prostu, że my też idąc do pracy, czy ja też dzisiaj będąc państwem, jestem w jakimś tam konwencji. Nie jestem całym sobą, dzięki Bogu, tylko jestem w określonym jakimś kontekście z państwem i czuję się bezpiecznie, bo wiem, jaki to jest kontekst, na co się umówiłem i o czym mówię. I fajnie też uczniom mówić, właśnie dać swój przykład, tak, że ja często się posługuję, że ja jako nauczyciel pewnych rzeczy tutaj nie zrobię, nie przeklnę przy was, w jaki sposób też się nie ubiorę, w jaki sposób nie wypowiem się też o innej osobie w szkole. I to naprawdę bardzo, bardzo uspokaja grupy. Też to działa, jeżeli pojawiają się konflikty klasowe z innymi nauczycielami i ciężko znaleźć coś, co wyhamuje młodych ludzi. To też fajnie im powiedzieć, czy to jest naprawdę, zadać to pytanie, czy to jest naprawdę gra o wszystko, że ty całym sobą musisz za tym stanąć. Jeśli tak, no to walcz, ale jeśli nie, jeśli to jest kwestia, którą ty możesz rozegrać właśnie jako uczeń tylko, no to może warto zostawić sobie to, że ty jesteś w tej roli, ktoś jest w innej roli, po prostu ma wtedy też inne narzędzia, kompetencje, ty masz też takie i może warto na tym się zatrzymać. To ja w tym kontekście samoświadomości tyle. Dzięki. Ula ad vocem. No tak, ja podniosłam rękę, bo teraz jestem w roli właśnie jak w szkole, ale właśnie tak słuchając was wszystkich, to sobie pomyślałam, że no, to jest taki podział, tak, że ja jakby zaczynam od tych młodych lat, potem uczniowie przychodzą w rolę, potem wybierają już takie role życiowe, tak, oceniają, czy to moje, nie moje, jak to jest przydatne w społeczeństwie, ale tak naprawdę to się wszystko łączy, tak, bo potem znowu wracają do tego koła, ja, tak, to ja. Tak, to ja walczę o wszystko, albo tylko moja część. Potem znowu wchodzę w jakąś nową rolę, tak? Coś odkrywam, coś dodaję do tej roli, jest jakaś kolejna cegiełka, albo w ogóle wychodzę z tej roli, tak? Potem idę z tą rolą w świat i potem znowu muszę odkryć to ja. Więc to jest właśnie takie ciągłe kółko bez względu na to, ile mamy lat. I to jest, znaczy taka mi refleksja przyszła, tak, że to jest na przykład dla mnie też bardzo cenne, że no nic nie jest wieczne, bo uczniowie mają taką, tak, że oni będą tak się trzymają, to jest takie zero-jedynkowe, zawsze tak będzie, ciągle tak będzie, prawda? Państwo myślę, że to znają, że to wszyscy są źli, nie wiem, Zosia jest zła i Kasia jest zła, pani od biologii to w ogóle.
i nie widzą, że coś się zmienia, tak, że oni się zmieniają, że tu nie ma dwóch takich samych dni, tak. A teraz właśnie sobie tak pomyślałam, że to od was wezmę, że właśnie jesteśmy w takim kole zmian, tak, ciągle się czegoś uczymy, wychodzimy, dokładamy, ale ciągle wracamy jakby do tego punktu, czy to ja, czy to moje. Masz rację, bardzo ci dziękuję, dziękuję za ten głos. Drodzy Państwo, następna kompetencja w tym kaselowym kole, czy też następna wiązka kompetencji, kategoria, to samozarządzanie. I oczywiście to się wszystko właśnie tak fajnie zazębia, bo skoro już rozpoznałam te swoje emocje, to teraz jak nimi zarządzać, jak sobie z nimi radzić, jak sobie radzić z tymi myślami, jak do nich podejść, tak? Jak podejść do stresu, do jakichś pokus, ciągot, które mnie ogarniają, a które być może nie wiodą mnie w tym kierunku, w którym bym chciała. Można oczywiście z tym pracować już na najmłodszym etapie, tak naprawdę, także w przedszkolu, ale my tu rozmawiamy o szkole. Ula, króciutko, tylko się włącz. Tak, już się włączam. No, drodzy Państwo, to jest taki mój sposób. Jest to po prostu zwykła rysowanka, to znaczy ja to wzięłam po prostu jakieś książki kolorowanki, gdzie dzieci wchodzą w rolę lekarza. Znaczy najpierw sobie rozmawiamy o stresie, o tym wszystkim, co tam się dzieje z nami, tak? Cała jest taka, wiecie, taka tam wprowadzenie, sobie rozważamy różne rzeczy, no i potem po prostu jest ta część, kiedy oni są lekarzami i przychodzą do lekarza i wystawiają sobie receptę na... No po prostu na stres albo na trudne emocje, tak, na to, co im pomaga. I potem te receptę sobie zabierają. Ja też zawsze z nimi robię swoją receptę i jak na przykład mam jakiś gości, czasami zostaje nauczyciel, czy zostaje moja koleżanka, pedagożka, więc po prostu wszyscy robią swoją receptę. Te recepty są przeróżne, ale właśnie tak wygląda taka recepta. Oni podpisują swoim imieniem i na dole piszą, że lekarz i tu jest imię i nazwisko i zabierają. To tak ode mnie. Ja chętnie bym sama sobie zrobiła taką receptę. Ale muszę wam powiedzieć, że jeszcze się mnie pytają, czy ja mam swoją receptę. Ona wisi u mnie w gabinecie i przychodzą ją oglądać. Ja też chcę coś takiego, chyba sobie zrobię, ale pewnie na godzinie wychowawczej. Dobrze. Polecam. Dobrze, to w takim razie zachęcamy i Państwa do zrobienia sobie recepty na stres. Ale można też inaczej. Ula, przepraszam, Ania. Do trzech razy sztuka, Agnieszko. Tak, no ja powiem szczerze, no tutaj jakby bazując już na tych receptach, możemy przejść troszkę dalej. I tak naprawdę tutaj takie hasło emocjonujące kalambury. Ale tak naprawdę wyjściem do, wydaje mi się, że tutaj do pracy już na poziomie 4-8 było dla mnie to, żeby generalnie poszerzyć słownictwo. Najpierw tak wychodząc z tego, że od tego pierwszego etapu, kiedy pracujemy z emocjami, pracujemy ze stresem, nazwij to, co się z tobą dzieje, tak? A ja pracując z moją grupą chociażby wychowawczą i też na zajęciach terapeutycznych, dostrzegałam głównie to i pracując chociażby z firmami, tutaj z bazy Dobry Włącz, że właśnie dzieciom najzwyczajniej brakuje słów, żeby wyrazić czy nawet opowiedzieć o tym, co się z nimi dzieje, co czują. Więc pierwszy taki krok, pokazujmy, jak bogate może być chociażby to słownictwo związane z emocjami, jak jest wiele określeń na te stany, w których jesteśmy, w których się znajdujemy, w których doświadczamy. Bo im bogatsze, tym precyzyjniej dzieci też mogą mówić o tym, jak się w danej sytuacji czują czy czuły, i co później można z tym zrobić. A tutaj te emocjonujące kalambury, no właśnie, jak już mamy chociażby kwestię tej radości, tak? No to ta radość też może być o różnym natężeniu. I drugi aspekt, jak w różny sposób każdy z nas może tą radość wyrażać. Czy nawet euforia u jednego może być wyrażana lekką krzywizną ust, tak? Bo jest... Różne mamy różne temperamenty. Właśnie takie nawiązanie do języków obcych. Jak każdy z nas ma swój język, który wyraża emocje, tak? Od temperamentu to zależy, od doświadczeń, od środowiska, w jakim funkcjonuje, na ile mógł też wyrażać te swoje emocje, chociażby przez ten krótki okres swojego życia. Wszystko to ma znaczenie,
a my bardzo też tak schematycznie interpretujemy te emocje, więc taka zabawa w te tak zwane kalambury, które doskonale znamy, chociażby z bajkami wykorzystujemy, tak? Ale tutaj, kiedy uczniowie, chociażby w takiej formule, bo tej formuły tych kalamburów może być bardzo dużo, ale że na hop wszyscy mają okazać, no właśnie chociażby tą euforię, czy jakieś lekkie zadowolenie, stan zadowolenia, tak? I jak w jak różny sposób możemy to pokazywać sobą, mimiką, ruchem ciała, czy wściekłość. Ktoś zacznie tutaj odgrywać płacz, jakiś smutek, ktoś będzie krzyczał, tak? Więc w bardzo różny sposób możemy wyrażać nasze emocje. No i cóż tym translatorem może być, tak? No właśnie chyba ta wiedza i to doświadczenie. Jak jesteśmy różni i jak różnie możemy wszystko pokazywać, przeżywać, ale myślę, że to będzie cenne doświadczenie, tak? No, jeszcze bym mogła długo i różne formy, jak te kalambury mogą się odbywać, ale rozumiem. Mogę później dojaśnić, jeżeli ktoś będzie chciał. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Niestety chcemy Państwu dać dużo, a to oznacza tylko takie zajawki. Ale to fajnie też pokazało to, o czym w tej chwili Agnieszka mówiła, że to jest przecież i o samoświadomości, i o samozarządzaniu, i o świadomości społecznej, bo właśnie to jest o rozpoznawaniu emocji u innych osób. I te kompetencje nie są rozłączne. Chodzi raczej o to, żeby przyglądać się, że to są ważne komponenty tego, czego człowiek musi się nauczyć w życiu, żeby dobrze funkcjonować społecznie. Maćku, co u Ciebie? To tutaj jeśli chodzi o kawałek, który teraz omawiamy, ja stosuję taką praktykę, którą nazwałem nawet celomat. Kiedyś nawet na konkurs jakiś zgłosiłem ten celomat, ale nic nie wygrałem. Ale uważam, że to jest bardzo cenna praktyka. To jest nic innego jak taka praktyka inspirowana narzędziami psychologii poznawczo-behawioralnej, czyli tam jeżeli chcemy wyrabiać nawyk, to musimy w jakiś sposób się do tego zabrać. Ja to sobie przekształciłem na taką rzeczywistość szkolną. Celomat, czyli cel na dany semestr. Najczęściej robię to po pierwszym semestrze, kiedy już mamy jakieś wzloty i upadki albo mamy już jakieś ogromne sukcesy, a chcemy tych sukcesów mieć jeszcze więcej. I tu w zależności od grupy robię to w różny sposób. Czas, jeżeli to są takie cele tylko edukacyjne, takie cele, no powiedzmy, że nie są jakoś takie bardzo osobiste, to można zrobić sobie wspólną, tabelkę i w tę tabelkę na przykład wpisywać. To przy okazji edukacji zdalnej się sprawdzało, że mieliśmy wspólną tabelkę, każdy wpisywał sobie imię i tam trzymaliśmy to w jednym miejscu. Teraz częściej robię to tak, że każdy osobiście wyznacza sobie cel, pisze, jak do tego, czyli co trzeba zrobić, żeby osiągnąć ten cel, jaka to jest droga, żeby cel osiągnąć. Po czym poznam, to też można dodać sobie, że to osiągnąłem, jak to będzie wyglądało. No i taki bardzo ważny dla młodzieży, młodzież jest nieprzyzwyczajona do tego aspektu, ale to, żeby zbudować jakieś pozytywne skojarzenie z tym wysiłkiem, jeśli chodzi o zdobycie tego celu, to jak będę świętować to po osiągnięciu celu. No taka, oczywiście pojawiają się bardzo różne rzeczy, nie wszystkie mogą na lekcji zaistnieć, sposoby, jaki młodzież chce świętować, szczególnie ta już pełnoletnia młodzież, bo też przecież uczę osoby, które są w wieku 18 czy 19 lat, ale no jednak tutaj zawsze kieruję w stronę jakichś konstruktywnych działań ten aspekt. I powiem szczerze, że na początku, jak zacząłem to stosować, to dużo było wokół tego nieśmiałości, braku wiary, że to ma sens. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ja wracam konsekwentnie pod koniec maja, i robię to specjalnie nie na koniec czerwca, tylko pod koniec maja, żeby było jeszcze trochę czasu na to, żeby
żeby móc coś z tym zrobić. Naprawdę muszę powiedzieć, że odbywają się świętowania w czerwcu. To znaczy osoby, którym udało się, często jest tak, że zapominają o tym, próbują coś w czerwcu jeszcze nadgonić z niektórymi rzeczami i potem umawiają się, mam takie doświadczenie kilkukrotne od uczniów, informacje zwrotne, że umówili się wspólnie na pizzę, poszli i właśnie tam świętowali, trochę śmiejąc się, he, że niby to było takie głupie i tak dalej, no ale żeśmy to w końcu zrobili i w sumie to narzędzie jest całkiem okej i jest to skuteczne. To tak z grubsza o celomacie. Dzięki. Dzisiaj będzie niestety tylko z grubsza, ale bardzo Ci dziękuję za to, że powiedziałeś, że wracasz do tej praktyki, bo warto nam, mam poczucie, że czasami tracimy wiarę jako nauczyciele, że tam nie zadziałało, prawda? Większość takich oddziaływań, im starsze dzieci i młodzież, tym bardziej to tak może być, że oni nie zaufają, nie złapią tego na początku, bo właśnie ten wstyd, bo właśnie ta obawa. Ale jeżeli powtórzymy i powtórzymy i powtórzymy, to w pewnym momencie zadziała. Ja też mam takie doświadczenie. Mamy kolejną kompetencję, czy właśnie tak jak powiedziałam, zestaw kompetencji, świadomość społeczna to jest właśnie umiejętność rozumienia perspektywy innych osób, postawa takiej otwartości, uważności na innych, empatii, współczucia, wdzięczności. I oczywiście to są kompetencje, które opierają się na tych, o których już mówiliście. Można na przykład zrobić łańcuch różnorodności, tak? 2 minutki, żeby o tym opowiedzieć i 2 minutki na każdą kolejną praktykę. No tutaj Państwo widzą moją szkołę, w której pracuję i po prostu ja proszę dzieci o wykonanie i to może być, rzucam dowolnie, mój dzień w szkole, nie wiem, mój wymarzony prezent. Co Państwu przyjdzie do głowy? Ja akurat robię mój dzień w szkole i dzieci rysują i potem przykleję. Chodzi o to, żeby one widziały, że każdy ma inaczej, tak? Potem jest to oglądane, oni bardzo chętnie wracają i w ogóle tam wszyscy to sobie przylepiają, bo to jest jeszcze tam mocno zaangażowanie, żeby te prace były wyeksponowane. I oni to oglądają. Mogą zobaczyć, że ktoś ma inaczej, nie tylko miałem zły dzień, ale nie tylko miałem super. Ja akurat na przykładzie jednego dnia, ale cokolwiek Państwo wymyślą, tak, to zobaczycie, że powstaną tak różnorodne prace, tylko ważne jest w tym wszystkim, żeby oni zobaczyli, że one są różne, że nie mamy tak samo i nie musimy mieć tak samo, bo my jesteśmy różni. I żeby one przez jakiś czas też wisiały, bo ja mam znowu takie doświadczenie, że właśnie na przykład dzieci, no te młodsze, których odprowadzają rodzice i oni tam jeszcze pod tymi klasami się z nimi żegnają, no to właśnie no, też mają szansę obejrzeć, zobaczyć. Tak? I myślę, że też mają jakąś taką różną refleksję, bo rodzice, te dzieciaki mu opowiadają, mama, to ja mam tak, a zobacz jak ma Zosia, więc tak naprawdę uczymy się wszyscy i oni uczą się od siebie, widzą tą inność, co ich bardzo ubogaca, ale też mamy dorośli, to oglądamy, bo muszę chyba zrobić u siebie w Radzie Pedagogicznej taki rysunek i powiedzieć, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Każdy z nas narysuje swój dzień w szkole. To będzie. Fascynujące. Tak, muszę to zrobić. Teraz mi to przyszło do głowy, więc dzięki wielkie. Pozdrawiam całe CEO. Myślę, że też powinniśmy to zrobić, żeby sprawdzić nasz łańcuch różnorodności. Agnieszko. Tak, znaczy ja powiem jeszcze taki wstęp, pół minutki, odnośnie tego do mojej profesji i środowiska pracy, czyli właśnie klasy integracyjne, tak naprawdę wymusiły, zmotywowały, może bardziej zmotywowały mnie do tego, żeby poszukać takiej podbudowy, takiej idei, która pozwoli mi od samego początku za swego rodzaju stworzyć taką blokadę do tego, z czym bardzo często się spotykamy w grupach, czyli z tak zwanego sprawiedliwego, równego traktowania wszystkich i zarzutów dzieci, a dlaczego ktoś tak, a ktoś inaczej jest traktowany, tak? Czy oceniany, czy ma inne zadania, tego typu. Więc ja tak naprawdę zakotwiczyłam się w idei projektowania uniwersalnego i od początku z dziećmi też pracowałam tą ideą, że tak naprawdę każdy z nas jest
nieidealny, tak? Że nikt z nas nie jest idealny, że każdy ma jakieś słabości. Właśnie nie skupialiśmy się, nie wychodziliśmy od tego, nie wychodziłam od tego, że wszyscy jesteśmy super i mamy takie talenty. To oczywiście też, ale pokazanie trochę z innej strony, że każdy z nas ma jakieś potrzeby wsparcia od innych, pozyskania wsparcia od innych, zaopiekowania ze strony innych, otrzymania jakichś tak zwanych głasków w różnych momentach swojego życia. I to jakby jest taki punkt wyjściowy, że każdy z nas na różnych etapach swojego życia, w określonego dnia, może czuć się troszkę słabiej albo potrzebować chwili spokoju. Nie musimy być cały czas też bombardowani tą uwagą i chcieć też tej bliskości innych, tak? Więc no to taki trochę mix wszystkiego, ale właśnie tak zachęcam do nawet do zainteresowania się tą ideą projektowania uniwersalnego, a ten wybór rzeczników to z kolei postawienie na swego rodzaju też taką pewnego rodzaju hierarchiczność w rozwiązywaniu spraw, zachęcenie do tego, żeby interesować się swoim otoczeniem, interesować się tymi, którzy są nas najbliżej, no właśnie w tej grupie rówieśniczej. Jeżeli ja mam w sobie taki potencjał, że chcę działać na rzecz innych intensywniej, no to właśnie wyłaniam takiego rzecznika rówieśniczego, który będzie wspierał tych, którzy no, może na tym etapie są troszkę mniej sprawczy, mniej decyzyjni, mniej potrafią zadbać o swoje interesy. I pierwszym tym ogniwem, kiedy pojawia się jakiś problem, czy to w grupie, czy nawet w pracy, w takim funkcjonowaniu tu z nauczycielem, to ten rzecznik rówieśniczy jest tym, do którego można się zgłosić. Bo czasami uczniowie do nauczyciela czy do wychowawcy mają jakieś opory, żeby się zgłaszać i porozmawiać, jak dany problem można by było, jak dane wyzwanie rozwiązać. Więc tutaj te osoby, które w danej grupie mają taką siłę przyciągania, mają takie to zaufanie, tak potrafią właśnie tacy naturalni liderzy rówieśniczy, mogą troszkę wspomagać i prowadzić właśnie taki wstęp do mediacji, tak? Wspólnego szukania rozwiązań. Więc też zachęcam, żeby właśnie może te hasła, jeżeli Państwo jeszcze nie pracowaliście tym systemem, to żeby tutaj poszperać, bo też w CEO jak najbardziej jest bogata baza na ten temat, więc zachęcam, bo jest to bardzo też ciekawe doświadczenie też do pracy takiej z emocjami i jak najbardziej do tego, żeby wzmacniać się wzajemnie i zespołowo i wzmacniać siebie jako tą twórczą, inicjującą jednostkę. Bardzo Ci tutaj za to dziękuję, zresztą jestem fanką właśnie tego dostrzegania tych ułomności, tych słabości takich codziennych, o którym mówisz. Też zwracam uwagę na to, że na bardzo wielu webinariach nasi nauczyciele, wybaczcie tutaj, ale ci, którzy są z nami związani w różny sposób, polecają mediację rówieśnicze. To jest skomplikowany proces, ale sam wstęp do mediacji już jest, myślę, dobrym krokiem. Maćku. Ja może bym się mógł wiele nauczyć od rzeczników i mediatorów rówieśniczych, bo od tego roku jestem rzecznikiem praw ucznia i to jest takie duże, odpowiedzialne zadanie. To taka refleksja do mnie przyszła, że może jakbym rzeczywiście uczył się tego już w szkole podstawowej albo w szkole średniej, to jako dorosły radziłbym sobie z tym pewniej. Dobra, ale przechodzę do mojej praktyki. Taka praca, znowu żargon trenerski się nam tutaj wkrada, czyli story case, praca z przypadkiem, czyli mamy opis jakiegoś przypadku. Ja lubię pracować z moją grupą taki trochę, myślę, że ponieważ jestem polonistą, to mam taką lekkość wyłapywania pewnych sytuacji, a później opisywania ich. I myślę, że w mojej grupie wytworzyła się już pewnego rodzaju gra, że oni wiedzą, że jeżeli pracujemy na jakimś story case, na jakimś przypadku, to pewnie to będzie coś tak podobnego do tego, co mogłoby się u nas wydarzyć. Ja przerabiam po prostu tę sytuację i jakąś taką sytuację przytaczam po to, aby porozmawiać nie o samej sytuacji, bo ona w przypadku tego kawałka nie jest mi zupełnie potrzebna, ani nie daje jej uwagi,
ale warsztat jest o motywacji postępowania bohaterów, czyli co się kryło za tym zachowaniem, albo co się może kryć. I to, jeżeli to jest taka, powiedzmy, bym to nazwał, jakaś taka sytuacja lżejsza, to są właśnie takie sytuacje bliskie naszemu życiu klasowemu. Natomiast jeżeli są jakieś takie trudniejsze, mocniejsze rzeczy, to oddalam się od doświadczenia osobistego moich uczniów i szukamy motywacji postępowania, czyli fantazjujemy o tym, co może stać za taką motywacją. Ogromną nauką dla uczniów i chyba każdorazowo też dla mnie jest to, że jak uczniowie pracują w grupach, to każdorazowo w zasadzie grupy określają inne motywacje. I wniosek na tym etapie uwspólniania tych zajęć jest taki, że naprawdę za danym zachowaniem może stać bardzo dużo różnych motywacji i my rzadko kiedy mamy taką przestrzeń relacyjną, rzadko jest też taka moda w komunikacji, żeby robić ten krok do tyłu, pytając bez pretensji w głosie, dlaczego to zrobiłeś. W znaczeniu takim, że mało się mówi o tych motywacjach postępowania. Bardzo takie ćwiczenie, polecam Państwu jako eksperyment, bardzo rozbudza empatię. Naprawdę zaczyna się taniec w trochę inną stronę. To trochę w procesie grupowym jest taki trochę, mogę powiedzieć metaforycznie, skok w bok, że coś innego się wydarza po tych zajęciach, jeśli rzeczywiście dociera się do tego miejsca, kiedy grupa rozpoznaje, że naprawdę może być bardzo dużo motywacji postępowania, takiego zachowania, które pewnie wszyscy gdzieś byśmy, no po prostu się nie zastanawialibyśmy, dlaczego ktoś zachowuje się tak, a nie inaczej. Myślę, że to jest dobra praktyka dla nas wszystkich. A czy mógłbyś podać przykład takiego, znaczy wokół czego na przykład budujesz ten story case? Bo tutaj tak próbowałam sobie to wyobrazić i nie do końca mi to szło. Mm-hmm. No na przykład uczeń przychodzi do szkoły, nie zmienia obuwia, wchodzi w potyczkę słowną z nauczycielem odnośnie identyfikatora, spóźnia się na pierwszą lekcję i zrywa się na przykład z lekcji ostatniej i mamy taki przykład klasyczny na etapie szkoły średniej, albo i to może być właśnie taka historia o tym, jak ktoś wszedł i wyszedł i fantazje wokół tego, dlaczego tak się wydarzyło, albo właśnie skupiamy się na jednej z tych rzeczy, na przykład na konflikcie, albo właśnie na potyczce słownej z nauczycielem albo z rówieśnikiem. Możemy tutaj w zależności od właśnie grupy dobrać sobie taką konkretną jakąś sytuację, co się mogłoby kryć w takich komunikacjach. Na przykład często, że nie, no, taki przykład sztandarowy, nad którym warto według mnie pracować młodzieżą, to jest: a nie chce mi się, nie zależy mi na tym, co myślą o mnie inni. Nie zależy mi na tym, żeby co myślą o mnie inni nauczyciele. Nie zależy mi na tym, co pan o mnie myśli na przykład. Tak? Dla mnie ważne jest na przykład, co myślą moi tam rówieśnicy, ale ci tylko, których wybiorę. No i można się zastanawiać, co stoi za taką wypowiedzią. Jasne, dzięki. Tutaj pani Beata napisała, że młodzież ma duże trudności z mówieniem o motywacji, dużo pracy przed nami. Ja mam takie doświadczenie, że wielu dorosłych też ma z tym problem, że po prostu jest nam łatwiej czasami wrzucić kogoś w taką flatkę, że no nie wiem, no właśnie napyskował mi, znaczy ham, proste, prawda? I nie biorę specjalnie pod uwagę, jakie za tym stoją chociażby emocje i czy to jest oby w ogóle o mnie i co to znaczy właściwie to pyskowanie. Więc to jest w ogóle bardzo trudny kawałek, ale przecież o tym rozmawiamy dzisiaj, że to są kompetencje, które kształtujemy przez całe życie, ale dzięki temu łatwiej nam się dzieje w grupie i łatwiej nam się współpracuje. No i właśnie, to jest także o umiejętności nawiązywania, ale i budowania relacji. Ula ma takie ćwiczenie, moja droga.
Tak, no jeszcze tak ad vocem do tego, co powiedział Maciek, to sobie tak pomyślałam, że właśnie taka właśnie taka historia pewnego przypadku, co za tym stoi też, tak sobie pomyślałam, bo ja oprócz tych małych ludzi pracuję też z dużymi ludźmi i młodymi dorosłymi i tak sobie właśnie pomyślałam, że to jest też bardzo uwalniające z roli, bo nagle można zobaczyć, jeżeli się zastanowi, co stoi za pewnym zachowaniem, zaczyna się to rozumieć, to też uwalnia się tą drugą osobę, no właśnie tego przysłowiowego chama, tak, że nagle to nie jest cham, tylko może, nie wiem, człowiek w rozpaczy albo jakiś pogubiony, albo nie wiem, przeżywając jakąś radość, albo coś tam się dzieje, tak. Więc dzięki naprawdę za to, bo to trzeba sobie odświeżać i nie kierować się takimi schematami. Natomiast jeśli chodzi o moją drogę, to jest to, drodzy Państwo, takie zadanie, które można robić absolutnie na każdym etapie. Zresztą to, o czym Państwu ja mówię, to można robić obojętnie, czy mamy klasę pierwszą szkoły podstawowej, czy pierwszą szkoły średniej. Moja droga polega na tym, że ja dzielę po prostu grupę, klasę w czteroosobowe zespoły. Akurat tak mi jest łatwiej, w parę tych zespołów, tak jak Państwu będzie pasowało. I wszyscy mają zrobić jeden rysunek pod tytułem Moja droga. I to nie jest, ja im absolutnie nie narzucam. To może być droga mleczna, to może być droga do szkoły, to może być droga do osiągnięcia jakiegoś celu, to może być, nie wiem, wspinaczka górska. Oni oczywiście mnie podpytują, tak? Więc ja mówię, że ja nie wiem, to jest Wasz rysunek. Pamiętajcie, że cokolwiek narysujecie będzie dobre, tak? Ja nie jestem tu w roli oceniającej. No i oni muszą sobie sami w tych zespołach ustalić, jaka to będzie droga, zaplanować tą drogę, tak? To znaczy, bo kto będzie rysował, kto będzie kolorował, jakim tam kolorem. No najpierw muszą ze sobą pogadać w ogóle, czy to będzie droga polna na przykład, tak? Co oni chcą tak naprawdę wspólnie rysować? Więc muszą to sobie ustalić, kto będzie tam jakoś zarządzał tym, a kto będzie, kto świetnie rysuje, a kto będzie może chciał tam coś napisać. Więc no tutaj tak jak jest napisane, dużo negocjacji tam się rozgrywa między nimi, no ale nie zdarzyło mi się, żeby już wiele lat robię to ćwiczenie i nie zdarzyło mi się, żeby grupa nic nie narysowała. To jest tak luźny temat, że mi się tam zawsze coś otwiera i czy to lepiej, czy gorzej, ładniej, czy brzydziej, nie ma absolutnie znaczenia. Najważniejsze, żeby oni to robili wspólnie. Natomiast jakby taką klamrą spinającą jest to, że zabieramy te rysunki i tworzymy z tych rysunków, z tych wszystkich dróg jedną wspólną drogę. No i wtedy to jest taka szeroka, no naprawdę to tu się otwiera fantazji, tak? Oni fantazjują, opowiadają, kładają te drogi. No to w zależności od tego, ile mamy osób, tak? Czy tam 16, 20. Jak te grupy wyglądają, parę tych rysunków musi być i tworzymy taką jedną naszą wspólną drogę i no zawsze można zadać takie pytanie, tak, czy widzisz taką swoją drogę, na której drodze chciałbyś stać, tak, no ty jako ty, tak, a czy zespół, więc takie bardzo dowolne, bardzo luźne ćwiczenie, ale myślę, że takie bardzo dużo wnoszące do takiego rozwoju, w ogóle do współpracy. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie. Mnie się podoba. Agnieszka pracuje między innymi, bo przecież tak naprawdę tych metod macie bardzo wiele, na historii, na opowieści. Tak, ale ja znowu troszkę chciałabym też wrócić do tej kwestii, no bo wydaje się, że ona, że jest bardzo ważna właśnie tego, jak czasami bardzo łatwo oceniamy i przypisujemy określone etykietki, chociażby tego już przywoływanego tutaj chama, tak? No, że ktoś reaguje w taki sposób. Oczywiście jest taka symbolika, na pewno już większości z Państwa znana, że uczeń przychodzi z tym z dwoma plecakami, tak? Jeden, no tu jest ten klasyczny z podręcznikami, a drugi to jest ten bagaż, ten plecak z tymi emocjami, tymi doświadczeniami, które zdobył, tak, z którymi został obarczony chociażby w domu, czy w środowisku rówieśniczym, czyli to wszystko, co jakby teraz wpływa na to jego zachowanie, na ten jego nastrój. I tak, musimy, znaczy ja uważam, że no oczywiście bardzo ważne jest to, żeby mieć to wyczulenie, szczególnie wśród tych młodszych i dorastających osób,
ale z drugiej strony ja też moim uczniom tak staram się ich uwrażliwiać na to, że jasne, no musimy być wspierający, musimy być wyrozumiali względem siebie, bo rzeczywiście możemy mieć bardzo, bardzo trudne doświadczenia, chociażby w środowisku domowym, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, co też będzie w tej historii, o której zaraz tutaj powiem, o tych oburzających dropsach, to to, że nie możemy wszystkich swoich zachowań tłumaczyć tym, co nam zrobił kto inny, tak? To, że ktoś nam robił krzywdę, nie tłumaczy tego, że my robimy krzywdę kolejnym osobom, bo to jednak to, jak w jaki sposób też właśnie przelewamy teraz te swoje emocje na innych, to generuje kolejne sytuacje trudne i obarcza innych. No to jest z tym przekazywaniem, tak, tych trudnych emocji. Możemy zareagować, możemy, znaczy nie chodzi o to, żeby pozorować, udawać jakieś swoje, chociaż cierpimy, to udawać wesołych. No nie chodzi o to, ale ten nasz smutek, te nasze trudności też możemy przekazać w taki sposób, który pozwoli nam uzyskać wsparcie innych, czy chociażby spokój, a nie będziemy dalej generować złości, agresji, tak, tego typu. Więc no, wydaje mi się, że to też jest takie ważne, że to, że sami doświadczaliśmy trudnych przeżyć, to nie uprawnia nas do tego, że my możemy to też dalej generować, tak? No to jest ważne. A oburzające dropsy? No właśnie, ja tu zachęcę do tego, żeby zajrzeć do bajek filozoficznych. Ja akurat odnoszę się do bajki autorstwa Leszka Kułakowskiego. Genialny tomik, moim zdaniem, 13 bajek filozoficznych, bardzo krótkich, ale tak bogatych w treść, a tak i też zaskakujące dla dzieci. Dla 1-3 troszkę, bo też testowałam troszkę za trudne, moim zdaniem, jeszcze za wysoki poziom abstrakcji, ale już w tych klasach, myślę, że od 6 to spokojnie i z bardzo dużym takim, z dużą wartością. Oburzające dropsy opowiadają taką szaloną historię o tym, jak w rodzinie właśnie rodzeństwo zaczyna się wzajemnie irytować i jak nawyki poszczególnych osób zaczynają sobie wytykać i zabraniać sobie tego. Aż w końcu pojawia się tam taki motyw, że przyjeżdża kolejna siostra i ona staje się kozłem ofiarnym, które oni ją wyrzucają z tej rodziny, rzekomo dla spokoju i harmonii. Więc to jest takie koło tej też takiej złości, takiej wzajemnej wytykania sobie tego, co robimy źle. Pięknie jakby pokazuje to, co się dzieje w grupie, w ogóle proces też grupowy tutaj jest przerabiany, ale to można przenieść na sytuację w klasie. Ja też akurat wróciłam do tego i pracuję z moim zespołem i zaczęłam od tego, w ogóle jeszcze nie odnosząc się do tej historii, żeby na kartkach z taką świadomością, że nie będą tego pokazywać, wypisać, co ich denerwuje w rówieśnikach, w ich zachowaniu, może jakieś cechy, tak? Jakby, że nie konkretnie muszą pisać imion absolutnie, bo i tak to nie będzie czytane, ale żeby to napisali, żeby to zwerbalizowali, znaczy tekstowo oczywiście, ale konkretnie, żeby napisali, nie tylko też myśleli, bo wydaje mi się, że to jak się coś napisze, to ma taką zupełnie inną moc, inaczej się to też na to patrzy. Później, co mieliby ochotę powiedzieć tym osobom w związku z tymi cechami, z tymi zachowaniami, no i później jest ta historia. I powiem Państwu, że zachęcam do tego, żebyście do Leszka Kłakowskiego zajrzeli. Jak przeczytałam już tą historię, to po prostu jedni się śmiali, ale to tak z takim lekkim zawstydzeniem, co jednak tam, co popisali, jak to bardzo nawiązuje do tego, tak? Jak sami się wpędzamy w takie wyniszczanie wzajemne i dopatrywanie się winnych zła w czymś, co jest tak naprawdę błahe i co no nie ma znaczenia. W ogóle trochę tak można powiedzieć, staram się niedokładnie opowiadać, bo chcę Państwa zachęcić, żebyście zajrzeli, bo i z młodszymi mówię tak od 6-5 klasy wzwyż jak najbardziej i z dorosłymi też, bo niesamowite są te historie. Więc praca z tekstem, z filmem oczywiście też, ale tutaj Zachęcam. Mnie bardzo zachęciłaś, muszę Ci powiedzieć. Coś czuję, że ja zaraz będę szukała, zaraz po tym webinarium.
Maćku, jak u ciebie? Zachęciła cię Agnieszka? Zachęciła mnie Agnieszka, ale ja też historia mnie zachęciła do tego, żeby skręcić w osobiste doświadczenie przy tym kawałku budowania relacji, ponieważ chciałbym powiedzieć trochę o modelowaniu. My taki no wiemy, tak, że no my jesteśmy ważni, że to modelowanie zachowań. I tak ciągle mówimy, ale muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio się szkoliłem w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na egzaminatora. A to w praktyce oznaczało, że kilkadziesiąt godzin spędziłem w ławce szkolnej z innymi nauczycielami po tej drugiej stronie. I dopiero jakoś tak poczułem, co to znaczy siedzieć po tej drugiej stronie, tak jak tak sobotę, niedzielę posiedziałem po 8 godzin i byłem po prostu poddany czyjemuś prowadzeniu zajęć. Jakoś to modelowanie wtedy do mnie powróciło z bardzo dużą mocą, jak bardzo dużo od nas zależy. Jak my, tak naprawdę jak to najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, jednak naprawdę no my jesteśmy jakąś atmosferą. Bierzemy też, wchodząc do sali, bierzemy też odpowiedzialność za jakąś atmosferę. Oczywiście nie jesteśmy tam sami, ale jesteśmy w roli osób prowadzących i naprawdę, jeżeli chodzi o budowanie relacji, to ja myślę, mam taką hipotezę, że naprawdę to się wydarza w bardzo dużym stopniu poza nami. My naprawdę możemy zrobić bardzo dużo i ja jakoś jestem zmotywowany po tym swoim wglądzie a propos swojego szkolenia i tego, jak się czułem. Akurat miałem dobre doświadczenia i to było dobre doświadczenie, ale jakoś tak zweryfikowałem to, na ile ode mnie zależy, ile moje preferencje, na przykład jeżeli chodzi o styl uczenia innych, mogą drażnić niektórych i jak to też wpływa na atmosferę. Więc budowanie relacji to też upewnianie się, kim jesteśmy jacy są ci, którzy są ze mną w tej sali lekcyjnej. Oczywiście to są takie górnolotne słowa. Ja, proszę Państwa, pracuję z grupami powyżej 30 osób, więc sam siebie od razu sprowadzam do rzeczywistości szkolnej. Ale można naprawdę czasem zapytać. Dzisiaj się zapędzałem i gdzieś w którejś tam 15 minucie prawie na każdej lekcji się zatrzymywałem i mówię, słuchajcie, no ale najważniejsze pytanie, jak Wam minęły ferie? Tak, żeby samego siebie gdzieś złapać w tym, żeby naprawdę złapać coś, co nie jest tylko tym, na co się zakontraktowaliśmy, czyli tylko ta lekcja i to przygotowanie w kierunku matury. I z tego wynika taki mój wniosek, trochę z modelowania, ale trochę też przeprowadzam takie zajęcia z młodzieżą, którym taką głównym założeniem jest takie hasło, że nie musimy się lubić, musimy się szanować. I taki szacunek ludzi ulicy czasem pada w niektórych zespołach klasowych, ale tutaj chodzi o to, że rzeczywiście znowu, żeby wejść na tyle z grupą w to ćwiczenie, aby grupa mogła zrozumieć, co to znaczy dla nich naprawdę to, że nie mają jakiejś sympatii, bo naturalnie w niektórych relacjach jest tak, że no nie dane nam jest siebie polubić. Po prostu mamy zespół cech, które dla kogoś są takie, które nie przyciągają po prostu, mówiąc najprościej. I inni też nas nie przyciągają, więc stwórzmy zasady, nieprzekraczalne zasady, jeśli chodzi o szacunek. Tak do jaki poziom będzie tym już, kiedy zrobimy stop klatkę, kiedy nie przechodzimy dalej. Nie jest to łatwe, trzeba troszeczkę z uczniami podrążyć temat szacunku, bo znowu niestety jesteśmy w takim myśleniu fasadowym o szacunku. Uczniowie potrafią wydeklamować coś, co jest takim pożądanym definiowaniem szacunku. Natomiast zachęcam do takiego wchodzenia, troszeczkę, no właśnie trochę pożartowania, szacunek ludzi ulicy, jak to było, jak były takie grupy, a jak to mają takie grupy, jakie są tam zasady i później trochę to przenosić na taką grupę szkolną, ale tych konkretnych osób. Polecam i polecam też co jakiś czas weryfikowanie tego, czy to jest dalej aktualne. Myślę, że raz na
semestr, jest to świetny pomysł. Zmienia się slajd. Coś czuję, że to sugestia, żebym dogasał wypowiedź, więc idę za tą sugestią. To wszystko przez to, że ten czas jest nierealny. Mielibyśmy Państwu bardzo wiele do powiedzenia, więc teraz bardzo krótko powiemy o podejmowaniu decyzji, chociaż moglibyśmy się słuchać tutaj pewnie, przynajmniej my, bo Państwo to tak nie reagują i trochę mnie to martwi. Czy to jest w ogóle dla Państwa ciekawe, o czym my mówimy? Więc bardzo proszę o jakiś feedback na czacie, a my króciutko, patrzę na moich prelegentów i prelegentki, powiemy o odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji. Ula. Proszę Państwa, to ja powiem bardzo krótko. To, ja się bardzo długo zastanawiałam, tak, bo tutaj padło, no jak odpowiedzialnie budować taką decyzję, jak dzieci mają takie maloty podejmować tą decyzję, tak? No z racji nawet też takiego rozwoju poznawczego. I dzisiaj właściwie rano na to wpadłam, tak, że przecież są narzędzia krytycznego myślenia. Można zastosować taką gałązkę logicznego myślenia, ale też i takie właśnie drzewo decyzyjne. I jeśli chodzi, słuchajcie, no tutaj jest schemat, tak jak ono wygląda. I też tak sobie myślę, że można wybrać taką jedną sytuację z klasy, która się wydarzyła, tak? Typu na przykład, nie wiem, wybór wycieczki, tak? Gdzie chcielibyście pojechać na decyzję, nie? No i to jest taka sytuacja do rozwiązania, tak? No i mają różnego rodzaju, na przykład, nie wiem, no jedni powiedzą, że na trampoliny, jedni chcą do papugarni, jedni chcą do centrum Kopernika, tak? Co za tym stoi, jak będzie i tak dalej, tak jak jest na schemacie, ale też przyszło mi do głowy, że tak z tym, co powiedziała Agnieszka i posługiwaniem się literaturą, można to w tych młodszych klasach rozwiązać na bajce, tak? Na przykład na czerwonym kapturku albo na jakichś ich bajkach, tak? Które znamy, bo wiecie, tam 3/4 to nie znam, oni tam opowiadają, ja potem w domu oglądam. Ale właśnie czerwonego kapturka raczej wszyscy znają, czy Królewna Śnieżka, a jak to raczej mi się nie spotkałam, żeby nie znali, tak? I właśnie na takiej sytuacji, gdzieś też bliski ich taki, ich myślenia poznawczego, tak? No ten czerwony kapturek miał zanieść to jedzenie do tej babci, tak? No i co mógł zrobić, tak? No mógł nie zanieść, mógł kogoś wysłać i tak dalej spotkał. Więc no to jest taka moja propozycja, ale też tak myślę, że takie odpowiedzialne, to jest takie ćwiczenie, tak? Natomiast, że taka sztuka odpowiedzialnego podejmowania decyzji po prostu się kształtuje na każdego dnia w takich naszych codziennych relacjach, tak? I że no nie ma chyba takiego ćwiczenia, wiecie, że się przeprowadzi, zrobi, przeanalizuje i człowiek podejmie odpowiedzialne decyzje, bo ja, drodzy Państwo, szereg nieodpowiedzialnych decyzji podejmuję, tak? A jestem osobą już dorosłą, wpisuję to, oczywiście daję sobie pełne prawo do błędu, już tam część odpuszczam, więc myślę, że tej odpowiedzialności uczymy się przez całe życie, ale właśnie no, takie drzewko decyzyjne czy ta gałązka może nam w tym pomóc. Bardzo Ci dziękuję i też za to kolejne przypomnienie, że uczymy się tego przez całe życie i znowu jesteśmy przy tym popełnianiu błędów, prawda? Jakież to ludzkie. Agnieszko, budżet klasowy, to co... Tak, ja tutaj szybciutko odniosę się do tego, co Pani Ania napisała na czacie, że rzeczywiście, no, co się dzieje z młodzieżą, czy z osobami już młodymi, dorosłymi, że rzeczywiście tej motywacji do działania brakuje. I teraz, no co zrobić, żeby tej pasji i tej inicjatywy też nie całkowicie, żeby nie zanikła, tak? No właśnie, no cała trudność chyba w tym, żeby z wiekiem, bo jeszcze z dziećmi, wydaje mi się, jak pracowałam też w 1-3, to było jakoś tak łatwiej trochę je zachęcić do wszystkiego, większych, ta większa otwartość, jeszcze ta chęć do wszystkiego, żeby robić, chociaż też wiem, że wcale nie jest tak kolorowo. Ale później, kiedy już nawet rozwojowo, neurodydaktycznie wiemy, że w pewnym, w tej adolescencji no, spada ta energia, spada ta chęć do takiego działania, to wydaje mi się, że takim rozwiązaniem tutaj jest wchodzenie bardzo w takie praktyczne działania. Czyli chociażby, że jak mamy ten budżet klasowy, to nie tylko, że analizujemy w potencjale, realizujemy tą edukację ekonomiczną czy finansową, że rozważamy, że mamy 10 tysięcy i co z nimi zrobimy, na co je wydamy. Jasne, to też jest cenne i to też czegoś uczy, ale
chociażby zróbmy ten budżet klasowy. I u mnie akurat jest tak, że uczniowie piszą podanie do rad, do tej trójki rodziców, do tej trójki klasowej, rodzicielskiej, podanie o wygenerowanie z ich budżetu części środków na taki typowy budżet klasowy, którym oni będą się, to nie jest duża kwota, tak? To jest tam 200 zł na przykład na pół roku albo nawet na rok w pierwszym, tym naszym, w pierwszej naszej turze tego działania budżetu klasowego. I teraz właśnie mają wspólnie z zespołem podjąć decyzję, na co te pieniądze i kiedy one zostaną wydane, tak? No jeżeli podejmiemy decyzję, że na przykład od razu te pieniądze przeznaczymy na nagrody w konkursie klasowym, jakimś powiedzmy nawet niespecjalnie angażującym energię i pomysłowość uczniów, no to później już nie będzie na nic innego, tak? Bo na przykład jedna osoba czy tam dwie dostaną prezent, czy nie, tą nagrodę za te wszystkie pieniążki i już nic dalej nie będzie. Więc wydaje mi się, że to już jest takie, że realnie mamy pewne środki, które my dysponujemy, to też już angażuje. Jeszcze starszych, ja tutaj działam tak, żeby wyjść już nawet poza szkołę, czyli właśnie chociaż szukać projektów grantowych, gdzie oni realnie będą widzieli swoje działania i gdzie to będzie się przekładało na jakieś, no nie wiem, stworzenie czegoś w przestrzeni, żeby to było takie namacalne i żeby oni dostrzegali naprawdę tą swoją sprawczość. Bardzo ważna, wydaje mi się też, chciałabym to tak zaakcentować, sprawozdawczość. Czyli jeżeli już mamy jakiś zespół zadaniowy, projektowy, to on później musi się rozliczyć z tego, co się zadziało, tak? Więc no, pokazujemy, że ta odpowiedzialność właśnie, ta nasza tytułowa, jest bardzo ważna i to też się później przekłada na to, czy na przykład te osoby będą wybierane na przyszłych liderów, na liderów przyszłych projektów, tak? Więc no tutaj, żeby to już było takie namacalne, że nie tylko teoretyzujemy, tworzymy jakieś koncepcje, ale żeby widzieli to przełożenie, wtedy ta motywacja też wzrasła do działania. Więc zachęcam. Bardzo serdecznie dziękuję, bo och, Maćka nie wkleiłam, to straszne. Maćku, więc musisz się pokazać i opowiedzieć o kalendarzu lider. Ja dosłownie minutę, bo już o samorządności nam się, ten temat nam się przewinął. Ja pracuję z zespołami klasowymi, wychowawczymi tak, że oddaję kalendarz imprez. I mogę powiedzieć, że ta praca z mojego doświadczenia ma dwa etapy. Pierwszy, kiedy ja mam święty spokój i tak sobie trochę w duchu zawsze mówię, nie wierzą, jeszcze nie wierzą, nie wiedzą, nie czują, że to jest prawda, naprawdę jeszcze nie wierzą, że mogą, a później już jest ten trudniejszy etap, kiedy poczuli władzę i odpowiedzialność, wiedzą teraz, co mogą zrobić i zaczyna się okres takiego urealniania tych pomysłów. Ja każdy rok szkolny zaczynam od takich warsztatów wychowawczych. U nas w szkole jest też taka praktyka, że pierwszy dzień jest takim długim dniem z wychowawcą i wtedy też jedną godzinę poświęcamy na taką pracę wokół kalendarza imprez klasowych i negocjujemy, urealniamy. Mamy takie doświadczenia też, że czasem niewiele z tego wynika, ale to też jest bardzo uczące, dlaczego na przykład nie wychodzimy. Ja się nie czuję za to absolutnie odpowiedzialny, ale współodpowiedzialny i o tym też bardzo dużo rozmawiam. Ponieważ widzę czas, to nie przedłużam, zatrzymuję się tutaj. Dziękuję serdecznie. No właśnie, moglibyśmy jeszcze długo i coś, czego mi strasznie brakuje, powiemy Państwu tylko tyle, że w CEO rozwinęliśmy taki program pracy z filmem jako narzędzia do rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych. I moi prelegenci teraz się popłaczą, bo ja ich nie mogę dopuścić już do głosu, biorąc pod uwagę nasz czas. Mogę tylko powiedzieć, że Ula i jej dzieciaki polecają film Mały Wilk z kolekcji Dobrych Łączy. Widzicie Państwo rysunki stworzone na podstawie tego filmu. Agnieszka zapytana o to, jaki film uważa za cenny w klasach 4-8, powiedziała, że są to historie o nękaniu. Ja tu powiem na marginesie, że to jest bardzo trudny film. Warto najpierw go obejrzeć samemu, ale nasze filmy na platformie kursowej są także opatrzone
scenariuszami do pracy, zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami. A Maciek polecił film Dziewczyna z Instagrama dla starszej młodzieży. Wszystkie te filmy budują konkretne kompetencje społeczno-emocjonalne, znaczy budują rozbudowane kompetencje społeczno-emocjonalne, natomiast scenariusze są dopisane do konkretnych kompetencji. I ja Państwu obiecałam, że wyślę, że wszystkich Państwa, którzy byli obecni na webinarium, dołączę do platformy filmowej, będą Państwo mogli sobie zobaczyć. Pojawiają się już pytania o zaświadczenia. Zaświadczenia zawsze Państwo mogą pobrać w swoim profilu na platformie zapisy.co.org.pl. Natomiast zanim Państwo jeszcze pójdą, proszę pamiętać, że my mamy dla Państwa mnóstwo rzeczy. I na przykład zachęcamy bardzo do korzystania z publikacji Wychowanie to podstawa. Poproszę o wklejenie linku. Super. Mamy tutaj też, polecamy bardzo serdecznie coś, o czym mogliśmy dosłownie Państwa zachęcić. Już 1 marca właśnie będzie webinarium dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Także będzie mowa trochę o edukacji filmowej i znowu spotkają się Państwo z Ulą. Myślę, że to jest wystarczająco zachęcające, ale będzie też Łukasz Wojtasik i będzie prowadziła to webinarium Kasia Pijanowska, która jest naszą mistrzynią webinariów. I teraz pojawiała się też kwestia tego, że Państwo, to co się pojawiło na czacie, to jest także zachęta do dołączenia do kursu Klubu Dobrej Rozmowy. To jest kurs, w którym tworzy się w których są także uczniowie ukraińscy, bo chodzi o to też, żeby uczyć się rozmawiać pomimo różnic kulturowych. Kluby Dobrej Rozmowy, które uczą tego, w jaki sposób rozmawiać właśnie nawet na bardzo trudne tematy. To jest fantastyczne narzędzie do wypracowywania kompetencji społeczno-emocjonalnych, zwłaszcza świadomości społecznej i budowania relacji, ale tak jakśmy sobie powiedzieli, nie da się ich budować bez samoświadomości, bez samozarządzania. I proszę Państwa, my niestety powolutku będziemy musieli kończyć, znaczy nie powolutku, nawet dopuszczę jeszcze moich prelegentów na takie ostatnie słowo, a ja sobie uświadomiłam, że się w ogóle nie przedstawiłam. Co prawda widać, że jestem Emilia Kędziorek, jestem koordynatorką programu Wychowanie to podstawa w CEO i prowadzę też te webinaria. Z Państwa ze mną się także mogą kontaktować pod adresem mailowym. I żegnam serdecznie Państwa, dziękując moim prelegentom i prosząc ich jeszcze o tak zwane ostatnie słowo. Tak, to ma zacząć. Wiecie, jak ja się przestraszyłam, drodzy Państwo, coś tu kliknęło mi, wszystko zniknęło. Dostałam takich palpitacji serca. Drodzy Państwo, przeczytałam sobie ten czat i bardzo Państwu dziękuję, naprawdę, bo to są takie, no właśnie Agnieszka, ty mówiłaś o tych głaskach, to dzisiaj są dla mnie takie głaski. Zachęcam, no taki mam wrażenie, jaki złoty deszcz tutaj spadł, jak Państwo piszą, że będziecie brali udział, ale że będziecie korzystać z tych pomysłów. Po prostu czerpcie garściami, tak? Bardzo żałuję, że nie możemy więcej tu jeszcze Państwu powiedzieć, bo tych pomysłów jest bardzo, bardzo dużo. To, o czym ja się kieruję, robiąc te różne warsztaty, czy pracując z ludźmi w różnym momencie życia, to jest to, żeby, no i to będzie egoistyczne, ale to ma mi sprawiać frajdę, tak? Ja nie mogę się męczyć, tak? Ja nie mogę po prostu ryć w jakimś twardej materii, bo jeżeli to mi sprawia frajdę, ja jestem w tym autentyczna, tak? To mnie cieszy, to mnie bawi, ja odkrywam, no to po prostu to widać. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystkie zajęcia, wszystkie ćwiczenia są dla Państwa, więc po prostu eksperymentujcie, wybierajcie. Jeżeli to Was cieszy i macie takie poczucie wow, to po prostu do dzieła. Tak, ja jak najbardziej podpiszę się pod tym, Ula, co Ty powiedziałaś. Ten entuzjazm, nasz entuzjazm w tym, co robimy, jest zaraźliwy. I to pozytywnie zaraźliwy oczywiście. Więc ja tylko powiem od siebie, że żebyście Państwo się nie zniechęcali.
bo rzeczywiście na tym etapie już 4-8 zaczyna się ten marazm, to takie znudzenie, no, które jest pewną z jednej strony pozą, a z drugiej strony biologicznym uwarunkowaniem, więc no, te nasze mimo wszystko chęci myślę, że i tak działają na uczniów i po takim chwilowym postoju, na który też musimy dać przyzwolenie i pozwolić młodzieży trochę się ponudzić, trochę odpocząć od tej naszej inicjatywności, to później to i tak zaowocuje. I też nie sugerujmy się tymi minami znudzonymi na kolejne zajęcie, o emocjach, bo tak naprawdę sami Państwo wiecie po sobie, że mamy stały niedostatek tej wiedzy i tych umiejętności i musimy je sobie tak odświeżać, przypominać i pogłębiać, więc na pewno to będzie zawsze z korzyścią dla uczniów, dla młodzieży, dla dzieci. I dziękuję za dziś. Ja się przyłączam do podziękowań. Dziękuję za zaproszenie, Emilio. Dziękuję za współprowadzenie, Ula, Agnieszka. I bardzo Państwu dziękuję. Godzina 20:30, a my w pracy, taka prawda. I to jest ta niezwykłość naszej grupy. I jesteście najważniejsi. Ja dzisiaj idę z taką tezą, że dla mnie dzisiaj wy jako nauczyciele, my jako nauczyciele jesteśmy najważniejsi w szkole. I ja z tym kończę. Z dużym wzruszeniem też takim prawdziwym, że jest 20:30, a my jesteśmy i mówimy o pracy. Bardzo dziękuję i dla wszystkich dobrej nocy. Dziękuję i dobranoc Państwu i wszystkiego dobrego.